Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali naszą rozgrywkę, bo w poprzednim odcinku zrobiliśmy porządki w magazynach, dzięki czemu też widzimy, ile mamy dokładnie surowców. Wszystko widzę, że oprócz drewna opałowego wychodzi w sumie na plus. Żywności też mamy całkiem sporo. Zbuduj skład. No dobra, zaraz się zbuduje kolejne, bo z tego co widzę, no tak średnio wygląda nasza pojemność magazynów. Aczkolwiek, no chwila to może poczekać. Mamy też misję poboczną. Okej. Okay. Dobra, wyjdź tutaj. Pomóż innym społecznościom, bo w sumie punktów badań tyle nie potrzebujemy. Dobra. Mamy się udać na plan budowy bunkra. Czy on też tutaj będzie gdzieś zaznaczony na mapie? Tak średnio widać. Dobra, ty na razie wracaj do naszego miasta. Okej. A, i tutaj to jest teraz. Gromadź wiedzę, super. Czyli co tak naprawdę mamy zrobić? A, pewnie chodzi o to, żeby pozyskiwać, no... Raczej tak. No dobra, specjalista zagrożony, no to ciebie wycofujemy. Nie ma co ryzykować. No i zrób powrót do kolonii. Super. A, i ty jeszcze tutaj skończyłaś. Okej. Wracaj do kolonii. Z tego co widziałem, bardzo ciepło przyjęliście to, że były odcinki kilka dni pod rząd. Mam nadzieję, że uda się utrzymać tą tendencję. Będę się przynajmniej starał, żeby dalej się tak odcinki często pojawiały. Tutaj mamy mieszkańców pełno. Mamy tylko 4 wolne miejsca dla mieszkańców. No cóż, tutaj to wszystko działa, działa super. 3 tragarzy też mamy, też bardzo dobrze. Chyba zrobię tutaj na drewno opałowe specjalny magazyn, ale chyba nie będzie potrzebny też. Dobra, tutaj wszystko działa. Konwój handlowy przybył, tutaj jeszcze jakieś wymiana. Co jeszcze masz ciekawego? No z tego co dajesz, no to nic fajnego. Dobra, to będzie dobre. Super. Konwój handlowy przybył, ok. Wrogowie pokonani, jeszcze lepiej. W takim bądź razie będziemy bardzo zadowoleni. Ty idź tutaj. Ty zrobisz powrót do kolonii. Trzeba będzie kolejny posterunek inżynieryjny w ogóle zrobić. Myślę. Ośrodek właśnie, nie posterunek. Myślemy kolejnego, żeby zbierał wiedzę na temat obrony. Tutaj też możemy poszukać pracowników. Zawsze będzie lepiej. Nie macie ubrań, ale myślę, że wystarczy pójść i ubrać się w cokolwiek, no bo jednak odzież jakąkolwiek mamy. Dokładnie tak. O, skończyło wam się stal do zbierania w tym miejscu. No dobra, to zaraz przyniesiemy. O, tutaj jest sporo. Trochę wam to zajmie, żeby to zabrać. Dobra, super. A jak wam widzowie, dzień mija w ogóle? Nie bardzo. Dobrze, studia właśnie dzisiaj. Miałem zjazd. No i teraz można powiedzieć, odpoczywam. No, długo nie odpocznę, bo jutro na rano do pracy to też... O, jak możecie się domyśleć, no... Niezbyt ciekawie. No, ale się postaram jeszcze cokolwiek nagrać, żeby był odcineczek. Więc dzisiejszy odcinek nagrywam w niedzielę i wy go pewnie widzicie w poniedziałek, z tego co przynajmniej mam, planuję. A jak wypadnie dokładnie, nie wiem, ale mam dużą nadzieję, że będzie to faktycznie poniedziałek. Okej, 1300 posiłków. To już zaczyna wyglądać bardzo dobrze.
Dobra, ciebie można wysłać i ciebie też można wysłać. Super. Ty może pójdziesz tutaj. Ty może pójdziesz tam, gdzie byłaś. Tylko ty chyba byłaś tutaj, tak? Nie, tutaj. Też nie. No dobra, no to w takim razie i tak pójdziesz tutaj. Zobaczymy, jak dasz radę. Brak tragarzy, to już mi wiadomo. No okej. Myślę też, że zakończymy tą serię po tym, jak się zbuduje bunkier. No bo jak się zbudujemy bunkier, to praktycznie nie będzie nic już do roboty. No chyba, że bardzo będziecie chcieli, żeby oglądać jeszcze tą serię, to dajcie znać w komentarzu lub odezwę pod filmem jakimkolwiek, że no faktycznie chcielibyście oglądać jeszcze dalej tą serię mimo ukończenia bunkru. Zobaczymy, jak nam się uda. No dobra. Teraz gromadzimy wiedzę. To też nam chwilę zajmie, więc no kilka odcinków jeszcze na pewno będzie z tej serii. No ale na pewno też zbliżamy się powoli do końca. Zbudowali ten ośrodek? Zbudowali. No to dawaj kolejnego, jakiegokolwiek specjalistę i wysyłamy cię nam po świata. Otwórz inżyniera. Super. Gdzie by cię można wysłać? Tam, gdzie by była obrona jakakolwiek. Tu nie ma obrony, to też nie. Tutaj można wysłać po obronę. Wyjrzana grupa przy bramie, mówicie? Daj im cokolwiek, żeby się odczepili. Zbliża się deszcz meteorytów, okej. Myślę, że na spokojnie będziemy w stanie wszystko naprawić, mamy sporo materiałów. W takim razie też można powoli myśleć nad ulepszaniem domów. Tak, żeby te dwa ulepszyć. Specjalista gotowi do działania? Mówicie? A, ty. Dobra, potwierdź. I idź tutaj może. Jakieś badania się robią? Nie. No dobra, no to trzeba wyznaczyć. No a ciekawe co będzie, jak wybadamy wszystkie dosłownie badania. O ile tego jeszcze nie zrobiliśmy. Nie, jeszcze nie. Tutaj jeszcze coś zostało. Dobra, no to rób cokolwiek. Okej. Brak tragarzy, to wiem. To też wiem. Ale bym chciał jakoś tego się pozbyć. No ale chyba jest to niemożliwe. Dwójka się narodziła, super. Teraz będzie patrzeć, bo chyba nie wszędzie mam zakłady naprawcze porozmieszczane. Ale myślę, że na spokojnie damy radę ten grad meteorytów przetrwać. Nie jest tak, że to jest jakaś wielka katastrofa. Przybył konwój handlowy, super. O, tutaj trafił jakiś. No to napraw. No i chyba tyle by było z naprawienia. No jeszcze tutaj. Naprawa. No i naprawa. Okej, wszystko świetnie. Duże pole skażenia, no to trzeba odkazić. Tutaj też. No ale jeszcze jakieś ostatnie meteoryty trafiły, ale chyba nic takiego znaczącego oprócz kantyny. Ten dom się naprawia, super. Ja też się ogarnia wszystko bardzo dobrze. Tutaj się zrobiło badanie, rób następne. W takim razie wrogowie pokonani, jeszcze lepiej. Dobra, kontynuuj. I tutaj jeszcze gdzieś były. No to idź tutaj. Ciebie można już wysłać zresztą też. I ciebie. Ciebie wyślemy tutaj. Ciebie jemu na pomoc wyślemy. Engaging hostile.
I też będzie dobrze. Dobra, teraz czekamy, aż ten inżynier dojdzie. Zaraz zbudujemy kolejny posterunek na chorobę promienną, mówicie, że dużo ludzi choruje. Będzie zaraz trzeba drugi szpital polowy zbudować. To jeszcze jakieś źródło się wyczerpało, ale dajemy radę. Dobra, szpital polowy. Gdzie można zbudować szpital polowy? Myślę, że gdzieś w tych właśnie okolicach, gdzie jest ten pierwszy. Ale tutaj nie wcisnę niestety. No to daj tutaj. Dobra, to się badanie kolejne zrobiło i chyba tutaj w społeczności już wszystkie mamy badania. A tutaj? Tutaj jeszcze. No niech będzie, że porobimy. Dobra, specjalista też jest gotowy do działania, okej. Super. To idź tutaj. Ty gdzie jesteś? Pomóż tutaj. Super. Ciebie można już wysłać. Dobra, i ty pójdziesz tutaj walczyć dla nas. Bo gdzie? Tutaj chyba gdzieś widziałem dokładnie. No to idź. Tutaj. Super. Dobra, tutaj dajecie radę. Dajecie. W miarę szybkie jest to leczenie. Więc no dużo osób nie powinno zginąć na tą chorobę popromienną mimo wszystko. Ale też myślę, że tutaj też powoli ten budynek powinien zacząć działać. Mimo wszystko. O, dobra, napraw tą kantynę też. Tutaj nie ma wody. Okej. Serio? Dobra, to weź po prostu. Daj drugą tutaj. Okej. Jakiś handel. Nasiono. Nasiono mówisz. Na te robaki. No dobra, weźmiemy jakiś. Wrogowie pokonani jeszcze lepiej. Super. Dobra. I no to pójdziemy gdzieś dalej. Ty w sumie. A nie, bo to było zadanie pobocznego, no to nie ma czego tam zbierać. Ale możesz iść tutaj coś zrobić. A ty, że masz praktycznie całe życie, to też możesz iść coś gdzieś powalczyć dla nas. Tutaj chyba na południu wszystkich pokonaliśmy, których chcielibyśmy pokonać. No to więc idź tutaj. Myślę, że na spokojnie powinien dać radę. Brak tragarzy, to wiem. Jak tam poulepszały się te domostwa? Oczywiście, że tak. No to ulepszamy dwa kolejne. Super. Dobra, można coś pohandlować nawet. Od zespoły kupimy wszystkie. Możesz te podstawowe narzędzia sprzedać. Co tam mogę jeszcze sprzedać? Odzież podstawowa, to samo. Drewno o połowę, no niezbyt. Śmieci chwilowo też nie, bo zaraz myślę, zaczniemy je przetwarzać. Karabiny możesz posprzedawać. Super, potwierdź. I teraz. A, jeden mogę tylko handel robić. O dziwo. No, może być wynikiem tego, iż tutaj jest tylko jeden pracownik, ale nie. Dobra, spróbujmy jeszcze z kimś zahandlować. Z wami, bo macie części dla nas, które nas interesują. I może pudełko z rozrywką? Jeszcze jak? Dobra, nie będzie za tyle. Otwierć. Dwójkę, dwie osoby się urodziły, super. Dobra, to zostaw. Specjaliści na razie wyglądają dobrze, jeżeli chodzi o mapę świata. Wieża ciśnień się zbudowała i kolejne domy musimy zbudować. Myślę, że można by je budować dalej tutaj. Tylko przemieścić tego leśnika w inne miejsce, na przykład gdzieś tutaj. By było dobrze. Domy budować dalej w tę stronę. Dobra. I drugi w drugą stronę.
Dobra. Jeszcze drogę brukową dostawić. No jest bardzo dobrze. Zrobiło się badanie, no to trzeba włożyć następne do robienia. Tutaj też zaraz weźmiemy, zakończymy wszystkie. No i będą wszystkie badania już zrobione. Grupa ocalałych, myślę, że możemy przyjąć. O, i jeszcze nam doszedł posterunek, żeby zrobić. O, można tak zrobić. Dobra, i wybudujemy kolejny ośrodek inżynieryjny tutaj i wyślemy tego specjalistę, którego dostaliśmy. O, już tutaj wyskończyliście, no to zróbcie tak. Dobra. Tutaj wystarczy, żeby ktoś zbudował. Tutaj też trzeba będzie przenieść obszar roboczy bliżej tego. Okej, wszystko działa na razie jak powinno. Buduje się, już buduje. Dobra, ciebie można wysłać. Ciebie zresztą też. Otwórz osadnika z ciebie. I ty pójdziesz chociażby tutaj. Okej, a i was jeszcze muszę gdzieś porozsyłać. No to ty pójdziesz walczyć tutaj, a ty pójdziesz pomóc może. Super. Wiedza się gromadzi powoli. Tutaj wszystko działa. Brak tragarzy, to wiem. Oj, tutaj już będzie trzeba zbudować albo tu ulepszyć. Spróbujmy otwierdzić. Ale myślę, że będzie trzeba dobudować ten duży transformator. Tak w ten sposób. Bandyci, rozpocznij walkę. Gotowy. Możemy też się tak szantażować. Tylko szkoda, że oni nie reagują na to. By pomogli też jakkolwiek. Mogę bramę ulepszyć? Chyba jeszcze nie. W ogóle mogę jeszcze inną osobę zatrudnić. Dobra, ktoś zginął z tego powodu? Nie. Super. Brama się uszkodziła, to wiem. Jedna osoba jest bezdomna, mimo dwóch wybudowanych domów. Dobra, no to zaraz się to rozwiąże. I tutaj? Specjalista zagrożony, tak? Już nawet widzę, który. Super, zrobione. Nawet dostaliśmy osiągnięcie, super. Dobra, i ty się wycofaj, potwierdź. Powrót. Ty, tobie się udało, iść tutaj dokończ, może ci się uda. Okej. No i myślę, że sprawę specjalistów na chwilę obecną mam rozwiązaną. Tutaj też jakąś osobę czy przydałoby się zatrudnić do działania. Co ja mogę tutaj rozebrać? Może ten magazyn rozbiorę. Te koksowniki może rozbiorę. I tu mogę wybudować więcej magazynów, tych normalnych, ogólnych. Gdzieś tutaj może się zmieści jakiś. W tym miejscu? Niezbyt. Może w tą stronę. Dobra, w ten sposób zrób w takim razie. Dom się zbudował, super. Specjalista pokonał wroga. Okej, dobra, iść tutaj i ty dotarłeś na miejsce i zbuduj posterunek ten. Bardzo dobrze. Myślę, że drugi też można by zbudować. Tylko czy się zmieści, no tak niezbyt. Weź, wybierz, wybórz tą wieżę ciśnień. I zbuduj, tylko że
takim miejscu w miarę przystępnym do wszystkiego. To będziesz mógł już wyburzyć też. Dobra, idź. Super. I tutaj wybuduję kolejne magazyny. Myślę, że będzie to dobre miejsce, żeby to zrobić. Ten zakład naprawczy też bym zburzył tutaj. Chatę myśliwego myślę, że też, ponieważ iż mamy bardzo dużo mięsa. Te zbiorniki na wodę, no też niezbyt to mi pasują. Dobra, na chwilę może nie. Dobra, tu się zmieści jeszcze jeden. Tak, żeby jak najwięcej wcisnąć tych magazynów tutaj. Kurde, tutaj się nie zmieści, trochę braknie. A tutaj? Tak by się zmieścił, ale trzeba by przesunąć lekko tę drogę. Razem z tym wszystkim. No dobra. Magazyn ogólny to może tutaj jeszcze jakiś się wciśnie. W ten sposób. Tutaj szkoda, że się nie zmieści magazyn. No ale cóż. Jakoś przeżyjemy. Dobra, kolejny ośrodek inżynieryjny, żeby to po prostu jakoś szybciej szło. To wszystko. A i tutaj trzeba będzie zrobić te wszystkie filtry. Dobra. Dozwolone zasoby, no na pewno to nie, to też nie. No też, to też. W ogóle, którą mamy minutę odcinka? 21, tak więc bardzo dziękuję widzowi za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania następnych, jak i poprzednich. Dziękuję, no i cześć.